Ginęli okrutną śmiercią tylko za to, że byli Polakami. 77 lat temu, 11 lipca 1943 roku, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińska Powstańcza Armia przeprowadziła na Wołyniu zmasowaną eksterminację polskiej ludności. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 77 lat temu, 11 lipca 1943 roku w niedzielę w blisko 100 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Pani Daniela Kubiczek, która wtedy straciła brata, pamięta to, jakby to było wczoraj. I złapali Ukraińcy do lasu i w lesie. Wymęczyli, bo tak mówili tam niektórzy, że straszną śmiercią tragiczną. Ci chłopcy zginęli. Świadkom tamtych wydarzeń trudno jest ukoić ból serca i żal. Tego dnia z rąk ukraińskich bandytów ginęły całe rodziny. W bestialski sposób mordowano niewinnych ludzi, wspomina pan Albin Sulikowski. Siostra w 8 miesiącu ciąży szła do teściów przez pole. No to było właśnie w lipcu, bo już żyto było. No i niestety nie doszła, zaczęli szukać, no i znaleziono ją właśnie obok drogi takiej polnej, w życiu odkryty brzuch, rozpruty nożem, dziecko wyrzucone, obok niej leżało i ona, dziecko nieżywe, pępowina była jeszcze i to dziecko tak leżało. Ogrom tej zbrodni był straszny. Tego dnia mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków. Te tragiczne wydarzenia z 11 lipca nazwano Krwawą Niedzielą. Krwawa Niedziela była apogeum rzezi wołyńskiej. Mordowanie Polaków przez banderowców miało miejsce kilka lat przed i po 11 lipca 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści w bestialski sposób wymordowali nawet 200 tysięcy Polaków, zaznacza Stanisław Srokowski, publicysta. I kiedy 17 września 1939 roku Sowieci napadli na Polskę, tego samego dnia Ukraińcy uderzyli na Polaków. Wołyń to dopiero 4 lata później. O tragedii Polaków na Wołyniu opowiada wystawa Niedokończone msze wołyńskie, którą można oglądać w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, mówi Marcin Sułek, dyrektor Civitas Christiana w Lublinie. Wystawa Niedokończone msze wołyńskie jest prezentowana od 2010 roku. Jest to już trzecia kopia tej wystawy. Do dziś strona ukraińska nie rozliczyła się ze swoich zbrodni. Nadal brakuje chęci pojednania i przyznania racji prawdzie. Strona ukraińska cały czas blokuje prace ekshumacyjne. Co więcej, na Ukrainie wciąż są gloryfikowani sprawcy tego ludobójstwa. Od 2017 roku Polacy mają zakaz na Ukrainie poszukiwań i ekshumacji ofiar UPA. Także od ponad 4 lat takie poszukiwania i ekshumacje i upamiętnienia oraz pochówki nie są prowadzone. Podkreśla dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej. Do tej pory upamiętnionych jest zaledwie kilka procent miejsc pochówku ofiar zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Większość spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. W większości Polacy nie mają mogił, nie mają upamiętnień. Nie jest znana dokładnie lista zamordowanych Polaków. Nie wiemy nawet, jak wyglądają te miejsca, dlatego że teren został zmieniony, zmeliorowany. Są pola, są nasadzenia lasów. O tym, co stało się na Kresach, nie wolno nam zapomnieć. Nie wolno nam zapomnieć również o naszych rodakach, którzy wciąż czekają na godny pochówek. To najważniejszy symbol pamięci.